Ciężarna Wałbrzyszanka została pozbawiona dachu nad głową, choć jeszcze przebywa w mieszkaniu byłego męża. Zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu musi je jak najszybciej opuścić. Zrozpaczona kobieta szuka pomocy i nowego dachu nad głową dla siebie, 18-letniej córki i nienarodzonego dziecka. To było jego mieszkanie. Jesteśmy po rozwodzie, wyjechał do Kołobrzegu, tam mieszka i po prostu chciał się pozbyć tego mieszkania, chciał pieniążki uzyskać, no i zostałyśmy z córką na bruku. Do kiedy musicie opuścić mieszkanie? No jeszcze tego nie wiem, bo nie ma jeszcze wyroku sądu, bo ja prosiłam o uzasadnienie wyroku sądu. Jeszcze nie doszło do mnie w ogóle. Będzie się pani odwoływać? Tak, oczywiście. Jak najbardziej. Mogła pani powiedzieć trochę więcej, z jakich powodów będzie się pani odwoływać? No nie można człowieka wyrzucić na bruk. Psa się nie wyrzuca, a co dopiero człowieka. Ja po prostu nie jestem w stanie teraz podjąć pracy zarobkowej, no bo jestem w ciąży i nikt mnie nie przyjmie, prawda? Żaden pracodawca nie da mi pracy, żadnej. To, że pracowałam wcześniej, to pracowałam na czarno, no to wiadomo, jak większość nas, no niestety takie są czasy. No i po prostu, no jestem w ciężkiej sytuacji. Czy zwracała się pani o pomoc na przykład do gminy? Byłam w miejskim ośrodku pomocy, no niestety nie uzyskałam tam pomocy i przyjechałam do pana Ryszarda Nowaka, no bo znam jego programy, wiem, że dużo pomaga ludziom i dlatego zdecydowałam się do niego przyjechać. Mówi pani, że nie uzyskała pani pomocy w miejskim ośrodku pomocy społecznej. Z jakich powodów? Co pani powiedziano? No powiedziano, że nie dysponują żadnymi mieszkaniami, no jedynie tylko do prezydenta, żeby się udała, no. Tylko tyle mi polecili. A udała się pani? Chciałyśmy się umówić na wizytę, no ale później przyjechałyśmy jednak tutaj i chyba lepiej zrobiłyśmy, bo wiem, że pan Nowak mi pomoże. Czy prezydent zna sprawę? Tak. Prezydent, to znaczy może niedokładnie zna sprawę, bo na drugiej sprawie o eksmisję dostałam pismo od gminy, gdzie pan prezydent się podpisał, że nie dostanę lokalu socjalnego żadnego, więc widocznie zna. Tylko może nie wiedział, jaka jest dokładnie sytuacja, nie zostało mu to naświetlone dokładnie. Ale mieszkanie na Podzamczu nie było gminy, tylko męża, tak? Tak, to było ze spółdzielni Skarbek, to było własnościowe mojego byłego męża. Z czego panie obecnie żyją? Obecnie z ośrodka pomocy społecznej, z zasiłku. No i pomagają mi, koleżanka mi dużo pomaga, także jakoś dajemy radę. Jakie jest wyjście z tej sytuacji? Co by panią satysfakcjonowało? Jakieś małe mieszkanko. Ja nie chcę naprawdę dużego mieszkania. Może to być to w starym budownictwie. To jest dla mnie, po prostu chcę mieć dach nad głową. Tylko tyle oczekuję. Co pani zrobi, jeżeli przyjdzie do tej eksmisji? No co zrobię? No nie wiem, co ja zrobię. Po prostu nie wiem. Ja jestem bezsilna. Jestem bezsilna, nie spodziewałam się, że taka sytuacja będzie. Ja próbowałam dogadać się z byłym mężem, no ale niestety to nie dawało żadnego rezultatu. Rozmowy owszem przebiegały jakieś, no ale po prostu później spoczywało na niczym. No, rozmyślał się i decyzja była zupełnie inna. Długi na tym mieszkaniu były duże? Tak, czynsz jest niepłacony 20 tysięcy, jest bodajże za czynsz, z tym, że to są długi mojego byłego męża, to są jego kredyty w bankach. Bo tak zadłużyć mieszkanie na taką kwotę to na pewno, no to jest niemożliwe, prawda? No tak, ale to pani teraz tam mieszka. Tak, ja tam mieszkam, no i ponoszę tego skutki, no. Czy płaci pani czynsz? Teraz nie płacę, no bo nie mam z czego, tam jest po prostu ponad 900 zł czynszu. Gdzie mnie naprawdę nie stać na to. Nie stać. Nie mówiąc już o innych mediach. Mówiła pani, że będziecie się odwoływać, no bo to wstrzyma pani wyprowadzkę, bo taka apelacja może trwać całe miesiące. Tak, wiem. Dlatego chcę, żeby było sprawiedliwie. Po prostu ja niczego więcej nie oczekuję. Chcę tylko troszeczkę sprawiedliwości. Bo w końcu tam jakiś wkład w to mieszkanie także był mój. A ja zostałam po prostu bez niczego, kompletnie bez niczego. Nie myślała pani o tym, żeby udać się na przykład na Ogrodową do tego domu samotnej matki i stamtąd zacząć jakby ubiegać się o jakiś lokal od gminy? Tak, myślałam o tym, no ale ja tak jak mówię, jest ze mną jeszcze 18-letnia córka, przecież ja jej nie zostawię, ona została w takiej samej sytuacji jak ja, więc ja jej nie zostawię, no nie wrzucę dziecka na bruk, prawda? Także nie wiem, czy by mnie przyjęli tam nawet z córką. Miała pani adwokata? Nie stać mnie było na adwokata.
Czyli rozumiem, że apelacja też bez adwokata? No raczej tak. Radny Nowak nie jest w stanie obojętnie przyglądać się całej sprawie, więc po pomoc dla pani Agnieszki zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, aby ten przydzielił jej lokal zastępczy. Klasyczny przykład. Gdyby sąd troszeczkę empatii wykazał w stronę pani Agnieszki, dzisiaj by tego dramatu no nie było. Przyjechały trzy panie w miesiącu czerwcu z płaczem, z prośbą o pomoc. Szybciuteńko zareagowałem, złożyłem wniosek do gminy, a konkretnie do pana prezydenta Romana Szemeja o przyznanie lokalu socjalnego dla pani Agnieszki, bo jest w stanie odmiennym. Tu nowy człowiek przychodzi na świat, a może to jest przyszły prezydent Polski? Jak można tak traktować ludzi? Gdyby wałbrzycki sąd troszeczkę empatii wykazał w stronę pani Agnieszki i zastosował z ustawy z 21 czerwca 2001 roku artykuł 14 ustęp 4 i ustęp 3, jeżeli zachodzą przesłanki takie i po wielu mechanizmach weryfikacji stan zdrowotny i majątkowy, to ta pani by dzisiaj nie miała tego problemu. Złożyłem wniosek do pana prezydenta o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku i żeby ten wniosek mój został skierowany do MOPS-u i żeby został przydzielony lokal przejściowy. MOPS dysponuje takimi mieszkaniami i są to mieszkania wyremontowane i takie mieszkanie można przyznać. I prosiłbym, żeby no nie wyrzucać osoby, które są, a tym bardziej kobiety w stanie odmiennym na bruk, bo one przechodzą dramat. Pani Agnieszka dzisiaj powinna jeść owoce, odpoczywać szczęśliwie, żeby był poród, a ta kobieta się stresuje, płacze. Dobrze, że ma sąsiadki i koleżanki, które ją wspierają, bo nie sposób, mówię, znieść taką psychikę, no jak w dniu dzisiejszym, jak to pan widzi, panie redaktorze.